Taka sytuacja. Obudziłem się z potężną dziurą w pamięci, nie wiadomo gdzie. Jedyną wskazówką były imię i adres Harry'ego wewnątrz tej czapki. Więc udałem się pod ten adres i tak znalazłem ciebie. I ten twój strzywacz. Przestań gadać! Jesteś halucynacją! Jesteś halucynacją. Czyli jesteś gadającym Pikachu z dziurą w pamięci uzależnioną od kofeiny. Jeśli zechcę, mogę ją odstawić. To jest mój wybór. Jeszcze jedna. Też podwójna. Czarna jak noc, dzięki skamie. Sam nie wiem, może Harry dotarł zbyt daleko. Zadarł zniewłaściwą osobą czy coś. Słuchaj, ty możesz gadać z ludźmi. Ja mogę z Pokemonami. A jeśli chcesz znaleźć tatę, potrzebujemy siebie. Nie, nie potrzebuję Pokemona. A światowej klasy detektywa? Wskazówki! Co to ma być? Harry nadal żyje. To koniec. Albo i nie. Aż to rozgryzę. Okej. Słuchaj tego. Harry sfingował własną śmierć. Albo ktoś sfingował śmierć Harry'ego. Albo Harry mógł sfingować czyjąś śmierć. I wiesz co? To trzecie nie ma sensu. No. Za grosz. Radziłem już sobie z takimi kółkami. I zrobię to jeszcze raz. Hej, mały, co ty robisz? Nie mogę, jak wszyscy się gapią. Zabieraj mnie stąd, Dariusz! Przecież nie zrywa. Nie mów mu tego. O, mam otoczyk. Szybko. Stań mu na drodze. Stój. O, nie. Paskudna kraksa jak nic. Trzeba w kasku jeździć.